Dzisiaj w Senacie mieliśmy zaszczyt gościć panią Weronikę Capkałę z rodziną, z dziećmi. Jedną z trzech kobiet, które odmieniły obraz narodu białoruskiego. Obok pani Ciechanowskiej i pani Kolesnikowej. Natomiast chciałem powiedzieć, że jako Senat Rzeczpospolitej to oczywiste, ale w tej materii nie ma podziałów w polskiej polityce. Jako Polska możemy stwierdzić jednoznacznie, że wolna i demokratyczna Białoruś leży w najgłębszych, najżywotniejszych interesach Rzeczpospolitej. Białoruś sama decydująca o swoim losie, żyjąca w pokoju ze swoimi sąsiadami od wschodu i od zachodu, to jest cel, który jako Polacy powinniśmy i wspieramy. I nie chcę tu mówić o szczegółach, ale wygląda na to, że na Białorusi nadszedł czas na zmianę. Jeżeli naród białoruski sam chce zdecydować o tym, jak żyć, jak decydować o swojej wolności i jak budować demokrację, to naszym zadaniem, tym zadaniem Senatu jest ten dumny i wspaniały naród wspierać i to będziemy robić. Madam Kukała, jeśli proszę. Dear Polish friends, thank you. First of all, I would like to say thank you very much for your support. I would like to thank each and every Polish person, Polish citizen for their support in Belarus fight against our dictator Lukashenko. I kindly ask all international community not to recognize him as the new president of the Republic of Belarus. The only legitimate president of Belarus is Svetlana Tikhanovskaya. And Belarusians, we are going to fight for our right to live in a democratic, free and wealthy country. Once again, I would like to thank you, Polish people, for your support to Belarus nations, and we are looking towards further for the business relationship, good, trustworthy, and friendship relationship with Poland. Thank you very much.